Witam z tej strony Net3N i zapraszam już do kolejnego odcinka z serii Spyro the Dragon. I lecimy. Miasto na klifie. Następny poziom. Znaczy, zobaczymy jak to wyjdzie. Jeżeli z moimi umiejętnościami, jak widzicie, no... Nie przechodzę tego dość szybko, więc... W miarę sprawnie, ale żeby zmieścić na dwa światy w jednym odcinku, no to bym musiał, nie wiem, 50 minut na to poświęcić, całą godzinę, to nie wiem, czy ktoś będzie miał ochotę na to. A tak 25-30 minut akurat. No a więc wlatujemy. Ten też jest poziom w miarę taki dość przyjemny, zresztą większość jest takich dość przyjemnych poziomów. Później już troszeczkę się skomplikuje, więc cieszmy się tym, co mamy. Bo później będzie troszeczkę już bardziej utrudniony. Okej. Okay. O, pierwsze gemy. Okej, no tu na nich nie działa. O, właśnie. Tu trzeba na nich zaszarżować, tak samo jak na tych gnorków. Tu mamy po bokach gemy. Z drugiej strony też są. Tak meksykańsko trochę. Nie wiem, czy te... O, serio? Już mnie chciała łyżką walnąć, widzieliście? Tak, tu jak wam nie wyskoczy gem czy coś, to popróbować na te kotły tutaj podpalić. Dla pewności. Okej, tu mamy kolejne gemy. Tu ile mamy? Też 400. Mamy 3 smoki i znowu jedno jajo. Okej, więc jak tutaj stoimy? Okej, dobra. To lecimy dalej. Sprawdzamy wszystkie kąty, bo jak wiadomo, gemy kryją się wszędzie. O, tu mamy takie... To są kolejne zwierzaki, z których możemy motylki sobie zdobyć. No, powinien nam wyskoczyć, ale jak nie wyskoczy, to popróbować dla pewności podpalić kociołek. Powinien gem wylecieć. Jak nie wyleci, to znaczy, że w zasadzie zebraliście go już. Okej, nie, tędy nie dolecimy donikąd. Tu możemy odkryć wiry, ale tu chyba nie w tym. Nie na tym etapie. Chyba, że na tym, nie. One się dopiero chyba później odblokują, tak mi się zdaje, no. Tak mi się zdaje, że się później odblokują. Gra jest cwana, nie ma oszukiwania. No, mamy jajcarza. Gdzie on jest? On gdzieś tu jest.
Tak. Nie wiem, z której strony będzie go lepiej gonić, z tej? Chyba tak. God damn it. Uwielbiam to. Jest w tak dziwnych miejscach. O, dobra. Załatwiony. Mamy smoka pierwszego. Czy drugiego? Nie, pierwszego chyba. Jakim cudem smok może spopielić metalową zbroję? Pamiętaj, Spyro, płomienie nie zaszkodzą zbroi, ale szarża i twoje rogi powinny zrobić swoje. Ale to trochę tak, to trochę dziwne, bo na logikę biorąc, jeżeli nie możemy podpalić, to możemy na niego zaszarżować, więc... Ta podpowiedź jest taka trochę spóźniona, moim zdaniem. Mamy Zoro. Wielki Zoro. A to dość szybko pozbieram. A tu mam jeszcze tych dwóch. Bam bam. Tak, tu możemy, ale przejdziemy sobie na chwilę tutaj. A widzicie. Nie ma tak dobrze, to się odblokowuje dopiero jak przejdziemy sami. Także jak widzicie, nie ma na łatwiznę. Okej. I musimy taki myk zastosować. Poszybować i w trakcie szybowania musimy sobie dmuchnąć. Okej, to już mamy pozbierane. Nie, to jeszcze się nie aktywowało. Oczywiście, że nie. A, tutaj mamy już pozbierane wszystko, żeby tu 20 razy się nie wracać. Jakoś bardziej tu jest ogarnięte. Wydaje, albo to ja już bardziej to pamiętam, ten etap. Okej, to możemy sobie poszybować, ale... Okej, tutaj na niego zaszarżujemy. Na nią też możemy zaszarżować, albo i nie. Właśnie. No i też na logikę, jeżeli szarża nic nie pomaga, to znaczy, że... Podpalamy. Co się nie da podpalić, szarżujemy, no. To nie jest jakieś trudne do wymyślenia sposób. Gra jest na tyle intuicyjna, że... A właśnie, tu mamy kolejną taką skrzynkę, którą nie możemy otworzyć, ale... I... Gdzie to tu jest? Tu mamy takiego fajerwerka, ale to zdobędziemy go za chwilę. Musimy go podpalić po prostu. Okej. O, widzicie, nie musiałem podpalić kociołek, żeby wypadł z niego gem. O, to już mamy powrót do domu, to już w sumie możemy sobie to ogarnąć. Ogarnąć te gemy tutaj.
Okej, już jestem z powrotem. No to możemy już ogarnąć tego smoka. Ej, co jest po drugiej stronie rzeki? Poszybuj tam, to się przekonasz. No ale... co jest? To co widzisz, Spyro? Pustynia. Tu właśnie musimy sobie... poszybować. Tam też się możemy dostać, także może najpierw spróbujemy tam dostać się na drugą stronę. Oby nie spadł, oby nie spadł, oby nie spadł. No. Nie cierpię powtarzać takich etapów. To na szczęście nie mamy żadnych dziwnych podpalania kwiatków czy jakichś innych rzeczy. Na razie w tym etapie nie ma nic takiego, także... na spokojnie. Ważne, żeby tu wszystkich wrogów pozałatwiać, bo one... każdy wróg posiada gema, żeby na 100% go zrobić, musimy pokonać wszystkich wrogów. Pozbierać wolno leżące gemy. Pozałatwiać różnych przeciwników. O! A, się znowu. Co prawda hitbox był troszeczkę o wiele niżej, no ale okej. Dobra. O, i mamy. Nie wiem za co to jest trofeum, ale chyba za podpalenie jakiejś pewnej ilości sępów. Chyba. Nieważne, zdobyłem to zdobyłem. Dotarłeś do najwyższego punktu miasta na klifie. Stąd możesz się dostać dosłownie wszędzie. Na twoim miejscu skorzystałbym z wiru. Okej, tak jak powiedział Smog, jesteśmy na najwyższym punkcie. I teraz dopiero odblokowały nam się dwa wiry. Także jeden mamy tutaj. Nie, to chyba jeden wir się... i dwa wiry, nie, dwa wiry. I tam jest drugi. Także... najpierw sobie może polecimy tutaj. Wrócimy. Tylko nie, tędy chyba nie popłyniemy. A, no możemy spróbować najwyżej z tamtej strony sobie. No, oczywiście, że nie, bo jakżeby inaczej. Po co? Także nie musimy wchodzić, bo mamy tutaj wir, który odblokował się dopiero teraz. Żeby nie było nam tak fajnie i za łatwo. To musimy się dostać. Albo na tą niższą, nie. Może lepiej na tą wyższą. Ale raczej się dostaniemy. O. I tu mamy takiego fajerwerka. Podpalamy. I tylko w ten sposób mogliśmy odblokować sobie tamtą skrzynkę.
Może przefruniemy tamtą stronę. O! Tylko nie spaść. Dobra. Okej. Mamy jeszcze jedno takie w bardzo dziwnym miejscu ukryte. Kto by się spodziewał, prawda? Ale zaraz powiem, o co chodzi. Tylko musimy się... Już nie musimy tamtędy tego robić, ale tu widzę, że jeszcze nam coś zostało. Ale lepiej poszybujemy sobie. Szybciej będzie do wiru na bank. O, tu widzę ślepa kura, nie zauważyłem. O, tu mamy tego wira. Okej. Okay. Nie, tu już pozbieraliśmy. Aha, tu jeszcze był. Okej, więc tu jeszcze są. No, tylko ja nie wiem, czy ja tam dolecę. Chyba tak, mi się wydaje. O, jeszcze nam coś zostało. A, tam. Ale... Dobra, widzę, że tu jeszcze przegapiłem. Gdzieś jeszcze. Tak, to wiem. Musimy się dostać tam, gdzie tutaj właśnie krzyż... Tak, biorę na celownik tutaj między rogami Spyro, tą wieżyczkę, więc tam się musimy dostać z tego właśnie miejsca. Kto by pomyślał, prawda? Że mamy ukryte takie... A, właśnie, bo tu mamy kolejny gem, który posiada nominał 25. O, i mamy full. Właśnie. Okej, więc to było wszystko. Kto by się domyślił, prawda? No, oczywiście, no, używam sobie Sparksa, więc pokazuje na mnie. To akurat, tego akurat, no to tak... Nie każdy się może domyślić. Niektóre są właśnie sprytnie poukrywane. To już mamy wszystko, wszystko. O, nawet mi się udało prawie w 15 minut to zrobić. Więc może jednak machniemy sobie jeszcze jakiś jeden poziom. Najwyżej będzie troszeczkę dłuższy, no i tyle. Nie, dobra, przeszarżujmy. Nie, pójdziemy... Bo tam na pewno? To było inne. O Jezu. Nie, to lodowe chyba była w czymś innym. Czy była lodowa? Nie, tutaj. Dobra, dobra. Już mam. Tutaj mamy lodowe pieczary. Jest troszeczkę
inny troszeczkę poziom, taki bardzo bardziej liniowy. Nie jest jakiś strasznie skomplikowany. Okej, tutaj mogliśmy zauważyć, że mamy parę gemów. I tu mamy taki sekrecik. Widzicie, tutaj z tej strony maksymalnie po prawo musimy tutaj przeszybować. O właśnie, mamy tutaj 3 życia. Tak, tak, no zbieramy. Oj, tu fru. Idziemy troszeczkę jakby od dupy strony, no ale... Co za różnica. Damy radę. Może ja załatwię tych dwóch. A przynajmniej tego jednego, żebym się czasem w niego nie wpakował. O, kolejne życie. Świetnie, już mamy 19, także spoko. No, mamy trochę osłabionego tego Sparksa. Tutaj mamy jajko, czy nie mamy jajka? Nie, no, na szczęście nie mamy jajka, ale mamy za to chyba 5 smoków. I 400 gemów. Także grubo. To już mamy powrót do domu, ale wiadomo, no au, o, właśnie. A może ja najpierw załatwię tego rzucającego śnieżkami. Dobra, najwyżej sknocimy i tyle. Mamy pierwszego smoka. O, dzięki, że mnie uwolniłeś, Spyro. Co to ja chciałem? No, kolejny ze sklerozą. Okej, lecimy dalej. Polecimy troszeczkę jakby od dupy strony, no ale cóż. Trudno. Nie chciałem się po prostu na nowo biegać. O, właśnie, te nietoperki nam dają. Tylko ten chyba spierniczył już. Okej, dobra. No, tutaj nietoperki to są właśnie do uzyskiwania motylków. O, tutaj mamy takich gości, musimy na nich zaszarżować. Niektórych trzeba 2-3 razy popchnąć, żeby zepchnąć ich z klifu. No, tego akurat za pierwszym razem, ale tego tutaj będziemy musieli chyba z 2 razy na niego zaszarżować, żeby go zrzucić. Ale najpierw tutaj pozbieramy te gemy. Musimy tych gości z rakietkami. Jeżeli wszystkich załatwimy, no to dostajemy trofkę. Właśnie, z tymi trzeba uważać, bo tego trzeba parę razy. 2 albo 3, nie pamiętam. Chyba 2.
Dwa, no. Tutaj nie ma żadnego rzucającego. Jest! A, serio? No, tu jest jeszcze jeden. Oj, proszę, mamy triatlon, tak, bo musimy załatwić trzech takich z rakietkami na nogach. I dostajemy kolejną trofkę. Dobra. A. Upierdliwi są. Może najpierw do nich pobiegnę. Tak będzie cały czas. O, tu mamy kolejnego. Okej, odnowiliśmy sobie życie Sparksowi. Znaczy, w sumie Sparks to nasz pasek życia. Bardzo kreatywny. Uwaga. A, auć. A i z czego się śmiejesz? Zaraz sam spadniesz. O, dwa razy trzeba tego dupnąć. Ej, co? Tak się śmiałeś? I gdzie wylądowałeś? Idź mi stąd. Okej. I kolejny smok. Świetnie się spisałeś, Spyro. Niektóre smoki twierdziły, że nie jesteś gotowy, ale wiedziałem, że się mylą. Pewnie, że jestem gotów. Tak, ale czemu bąbelki z nosa wychodzą? Tak mi się zdawało. Albo to był dym. Nie wiem. Dobra, może przeszybuję. I tu są takie gemy na słupkach. Musimy do nich podejść leciutko i pierdyknąć z barana. Sobie zdobędziemy je. No, spadną i będziemy mogli je zabrać. Próbowałem przeszybowywać różne jakieś cuda, nie widać, się okazało, że po prostu trzeba było zaszarżować na te słupki. I koniec. Dobra, to już mamy wyczyszczone. O Jezu, ile to tego jeszcze jest. Odcinek chyba będzie długi. O ile się nie pośpieszę, ale cóż, coś za coś, dobra. Możemy sobie wylecieć. Tylko po co? Czy ja tędy coś tu potrzebuję? Aha, dobra, 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 ja już wiem, co to jest i gdzie to jest. Teraz sobie idziemy w tą stronę. Okej, można się było dostać tamtędy, ale trzeba było. Musiałem pozbierać gemy. Oni są raczej niegroźni, o ile. Reflektujemy dość szybko. Jeżeli nie, no to mogą stanowić mały problem. Niewielki, ale. Ale zawsze problem. Okej. Już mamy połowę. I teraz udamy się tutaj. Mamy kolejnego smoka, którego już trzeciego z kolei. Dziękuję za uwolnienie. No, ten opcji dialogowych to nie miał zbyt dużych.
Dobra, tego tutaj załatwimy. On już się właśnie szykował, żeby nam poobiedać. Ale my się nie damy. Kolejne życie. Chyba z tej strony raczej nic nie mamy. Dobra, a. Spadaj. A, tu mamy tego i tego drugiego, okej. A, ten nie będzie stanowił jakiegoś problemu, z tym będzie gorzej. Ale tu chyba można walnąć raz, czy jak. Udało się. Dobra, teraz musimy się na niego nakierować. Z tym trzeba uważać, żeby nie wypaść. Dobra. Tu mamy jeszcze geny. Dobra, jeżeli to sprawnie załatwię, to... Mam nadzieję, że się uwinę w te 30 parę minut. Góra 40. Psst, Spyro! Masz przed sobą kilka dużych, opancerzonych gnorków. W takim stroju w lodowej jaskini poczują się jak na ślizgawce. No, jako że... My poszliśmy... od tyłu, no więc... Ale wiadomo, no trzeba odblokować smoki, prawda? Dobra, robimy to samo. Bum. Takie słupki to są tylko tamte 4 i tutaj 2 i więcej takich słupków nie ma. Dobra, i tu musimy... Najpierw się tego pozbyć. Pozbierać, tam pozbierać. Skakuj. Okej, to musimy sobie przeszybować. Ja mi się myli. Okej, tu musimy najpierw wskoczyć. O, tu jeszcze mam. Okej, dobra, dobra. Czy może lepiej się tutaj wrócić? Żeby tam pozbierać? Przyszliśmy troszeczkę od tyłu, więc... Dobrze by było tu już pozbierać, dokończyć to wszystko. Możemy tutaj wrócić. Znaczy i tak będziemy musieli pewnie wrócić. Dobra, to już... Pozbieram już to wszystko. No wskakuj. Okej, okay. Tu jest chyba ostatni smok. Znaczy... Pierwszy. Pierwszy, jeżeli... prawidłowej kolejności. Jezu się ma, ja nie umiem mówić. A ten mi wygląda na takiego typowego mietka ze sklepu. Znaczy pod sklepem. Takiego mietka żula. Taki charakterystyczny wyraz twarzy. No, kolejny ze śnieżkami. No, to już mamy praktycznie początek etapu. Tylko, że się jakby wracamy. No, właśnie. Dobra, to
Już tu pozbieraliśmy chyba wszystko. Albo i nie wszystko. Jeszcze. Będę się tutaj wracał, więc popatrzymy, czy wszystko tutaj zebrałem. Raczej tak. Ok, więc idziemy tylko po kluczyk. O, serio? On musi najpierw jakoś wyskoczyć bardzo do góry i dopiero później. Teraz on na pewno tu? Czy tędy? Nie, tamtędy, o Jezu. Nie, on musi się chyba stąd zeskoczyć. Innej drogi nie ma. Żeby tylko dobrze wylądować. O, prawie. I tutaj. Czy nie wiem, czy. Nie, tędy nie dałoby rady. Dobra, gdzie my tu jesteśmy? Aha, okej, okay, dobra. Już wiem, gdzie jesteśmy. Musimy się przedostać tędy. Znowu. No, wolę tutaj bezpiecznie sobie przetuptać niż spaść. Okej, dobra. Jeszcze raz musimy się tutaj w sumie po... A, chyba będzie tyle. Jak nie, no to będziemy szukać dalej tego zaginionych. Nie wiem, czy to już będzie wszystko, czy jeszcze nie. A nie, wszystko, dobra. Więc możemy się nawet wrócić, bo to bardziej optymalna i szybsza droga. Mamy wszystko? Mamy wszystko. No, zajęło mi 40 minut. No cóż, trudno. Mówiłem, że dwa światy, na dwa światy to będzie z 35-40 minut. Ale trudno, no jak już się zdecydowałem, to... Dobra, żeby już tam nie przedłużać, jeżeli się podobała, łapka w górę, jeżeli nie, łapka w dół, subskrybujcie, jeżeli chcecie i...